38 lat historii i wielu zadowolonych klientów. Choć przez ten czas bywało różnie, nigdy nie zdarzyło się, by pani Mariola nie miała z czego zapłacić pensji swoim pracownikom. Niestety koszty między innymi materiałów, które na co dzień wykorzystuje w swoim zakładzie krawieckim w Bytomiu, znacznie wzrosły. Postanowiła pomóc jedna z klientek. Wrzuciła na swoim profilu wzruszającego posta, który w ciągu jednego dnia udostępniło prawie 1000 osób. Magda Sincewicz. Pani Małgorzata bardzo długo mieszkała poza Polską. Postanowiła jednak wrócić do domu, do Bytomia, w którym się urodziła i który pamięta sprzed lat. Widzi też, jak jej ukochane miasto przez ten czas się zmieniło. Nie zmienili się jednak niektórzy mieszkańcy, którzy przez wiele lat służą innym. Choć jak się okazuje, nie jest to zawsze takie proste. Postanowiła o tym powiedzieć głośno. Napisałam post i napisałam go tutaj. Przybiegłam szybko tutaj do bistro, żeby móc spokojnie napisać. I za 5 minut był udostępniony i powstała jakaś lawina. Bytomianie są wspaniali i zaczęli to udostępniać, zaczęli polecać panią Mariolę. Do dzisiaj jest ponad 900 udostępnień i zobaczyło to 70 tysięcy osób. Osób, którym najwidoczniej nie jest obojętny los tych, którzy żyją i pracują w ich ukochanym mieście. Miejscu, które dla samej pani Marioli jest też niezwykle bliskie. Bo to właśnie tu dorastała, uczyła się i marzyła, że jak tylko dorośnie, zajmie się swoją pasją. I tak robi do dziś, myśląc już nie tylko o sobie, ale swoich pracownikach. To nie jest wziąć, zwolnić pracowników i powiedzieć, no niestety nie ma na wypłaty. Chcielibyśmy coś robić, nie? Jakoś ciężko to... Wszystko poszło, takie koszta poszły w górę, że jest ciężko, nie? W ogóle jest ciężko zarobić na wypłatę, a klienci jak słyszą cenę, no to odwracają się i wychodzą. Bo u wielu z nich sytuacja też nie jest kolorowa. Starają się jednak jak mogą, by wspierać się nawzajem. Są też i tacy, którzy mimo, że przenieśli się gdzie indziej, wciąż wracają w swoje stare kąty. Bez takich specjalistów to nie dalibyśmy sobie rady. Tym bardziej, że jeśli ktoś chce wyglądać poważnie i dobrze, no to jednak lepiej o to zadbać, a nie chodzić w typowych gotowcach. No i też jest najważniejsze, że nie tylko kupować w second handach po prostu, żeby wspierać też... nie wspierać fast fashion, tylko żeby jeszcze przy okazji wspierać lokalnych przedsiębiorców, bo to jest bardzo ważne, a często ci ludzie mają niesamowite historie w niesamowitych miejscach i trzeba po prostu coś takiego wspierać. Nierzadko przedsiębiorcy ci mogą zwrócić się o to z prośbą do miasta. Część z nich jednak nie wie, jak to zrobić. W zależności od sytuacji danego przedsiębiorcy może on na przykład wystąpić o ulgi w opłacaniu podatków lokalnych, takich jak podatek od nieruchomości czy podatek od środków transportowych. Może również ubiegać się o rozłożenie na raty czynszu dzierżawnego czy też opłaty przekształceniowej. Również zachęcamy do kontaktu z Powiatowym Urzędem Pracy, ponieważ Powiatowy Urząd Pracy dysponuje szerokim wachlarzem narzędzi wsparcia przedsiębiorców. To są takie narzędzia wsparcia jak refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, różnego rodzaju finansowanie stażów, szkoleń czy też dofinansowanie zatrudnienia pracownika w ramach robót interwencyjnych. Warto rozejrzeć się wokół siebie, bo pomóc możemy też sami. Pani Mariola zapewne będzie bardzo wdzięczna, a my zadowoleni z tego, w jak fachowy sposób podeszła do naszych ubrań.